Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego ósmego modułu kursu Produkcja zwierzęca. Bydło, trzoda chlewna, drób, konie, owce, kozy. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Zwierzęta gospodarskie w zależności od systemu chowu większą część lub całe swoje życie spędzają w budynkach inwentarskich. Dlatego obok czynników genetycznych i żywieniowych warunki mikroklimatyczne odgrywają istotną rolę w kształtowaniu wysokiej produkcyjności i dobrego zdrowia zwierząt gospodarskich. Jednym ze sposobów oddziaływania na mikroklimat pomieszczeń inwentarskich jest wentylacja. Wentylacja jest to kontrolowana wymiana powietrza w pomieszczeniu za pomocą urządzeń nawiewnych i wyciągowych. Celem stosowania wentylacji w pomieszczeniach gospodarskich jest usunięcie z pomieszczeń zanieczyszczonego powietrza, doprowadzenie świeżego powietrza, utrzymanie wszystkich czynników mikroklimatycznych na optymalnym poziomie. Wentylacja grawitacyjna działa na zasadzie różnicy temperatury i ciśnienia powietrza. W celu sprawnego odprowadzania zanieczyszczonego powietrza z pomieszczeń musi być spełnionych kilka warunków. Różnica temperatur minimum 5 stopni Celsjusza. Różnica wysokości kanałów wlotów nawiewnych i wylotów wywiewnych minimum 4 metry mierzone w pionie. Powierzchnia kanału wyciągowego im większa, tym lepiej. Izolacja termiczna kanału wyciągowego zapobiega skraplaniu pary wodnej. Obecność wywietrzników wspomagających wentylację. Wentylacja mechaniczna umożliwia regulację i zapewnia kontrolę wymiany powietrza w budynkach inwentarskich oraz działa niezależnie od różnicy temperatury powietrza w budynku i na zewnątrz. Wydajność wentylatorów może być sterowana automatycznie. Rodzaje wentylacji mechanicznej: podciśnieniowa, ssąca, nadciśnieniowa, tłocząca, ssąco-tłocząca, kombinowana. Wentylatory służą do przetłaczania dużych objętości powietrza. Mogą być montowane w ścianach, oknach, stropach, kominach jako urządzenia nawiewne, wyciągowe lub rewersyjne. Również mogą być instalowane wewnątrz budynków inwentarskich jako mieszacze powietrza. Klimatyzacja zapewnia określone warunki mikroklimatyczne. Automatycznie kontroluje i reguluje temperaturę, wilgotność względną powietrza. Są również wyposażone w układy sterujące ogrzewaniem lub ochładzaniem powietrza, osuszaniem lub nawilżaniem, oczyszczaniem z zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych oraz sterylizacją powietrza wylotowego. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.